zanim uderzysz się w palec u nogi. Todd Friel. Pewna kobieta ze środkowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych uderzyła się w palec u nogi. Tak mocno, że powstał skrzep krwi, który dostał się do mózgu i zabił ją. Trzeba przyznać, że śmierć spowodowana uderzeniem się w palec nie zdarza się codziennie, ale powinno nam to służyć jako przypomnienie, że życie jest ulotne i każdy z nas może umrzeć w każdej chwili. Dlaczego? Dlaczego umieramy? Dlaczego żyjemy? O co tu chodzi? Dlaczego zło istnieje? Co się stanie, gdy umrzemy? Dlaczego świat działa tak, jak działa? Gratuluję Ci, że jesteś dość rozważny, by poświęcić kilka chwil na zastanowienie się nad tymi ważnymi życiowymi pytaniami, zanim uderzysz się w palec u nogi. Rozdział pierwszy. Nie masz szczęścia, zupa pierwotna. Niezależnie od tego, co opowiedziano Ci na lekcjach przedmiotów ścisłych, nie jesteś tu przypadkiem. Czas i przypadek nie zadecydowały o Twoim istnieniu. Czy jesteś gotów być na tyle otwartym, by rozważyć opcję, która jest zarówno prawdziwa, jak i lepsza? Oto ona. Zostałeś stworzony przez Boga i dla Boga. Jesteś nosicielem obrazu Stwórcy nieba i ziemi. I oto właśnie dlatego jesteś taki, jaki jesteś. Widzisz? Każdy utworzony obiekt jest odzwierciedleniem jego Twórcy. Tak samo jest z tobą. Tak jak sztuka jest subtelnym odbiciem artysty, a budynek odzwierciedla coś z architekta, tak ty nosisz w sobie podobieństwo do Boga, który cię stworzył. Żyjesz, bo Bóg jest żywy. Myślisz, bo Bóg myśli. Działasz, ponieważ Bóg działa. Projekt zdradza coś o projektancie. Twoim projektantem jest Bóg Biblii. Chociaż nie jesteś Bogiem, zostałeś stworzony na podobieństwo samego Boga i posiadasz niektóre z Jego atrybutów. Widzisz i słyszysz, ponieważ Bóg widzi i słyszy. Komunikujesz się, ponieważ Bóg się komunikuje. Masz emocje, ponieważ Bóg ma emocje. Stwórca Wszechświata nie tylko zaprojektował cię w misterny sposób. On pomyślał o tobie, zanim rozpoczął się czas i zna cię lepiej, niż ty znasz samego siebie. Bóg zna datę twoich urodzin, datę twojej śmierci i każdą datę pomiędzy nimi. On podtrzymuje twoje życie i jest głęboko zaangażowany w każdy jego szczegół. Twój Bóg, niezależnie czy go za takiego uznasz, czy nie, wie, co będziesz myślał, mówił i robił, zanim to zrobisz. Absolutnie nic, co jest w tobie, nie jest dla niego tajemnicą. To rodzi pytanie, co on dokładnie widzi, kiedy patrzy na ciebie. 25 lat temu odpowiedziałbym na to pytanie w taki sposób, jaki ty prawdopodobnie odpowiesz teraz. Ogólnie rzecz biorąc, Bóg postrzega mnie jako całkiem dobrą osobę. Czy pozwolisz mi zakwestionować twoją odpowiedź? Nie musisz oddawać nauczycielowi swojej pracy. To jest sprawa ściśle między tobą a Bogiem. Czy jesteś pewien, że jesteś dobrym człowiekiem? Choć może brzmieć to sprzecznie z intuicją, najbardziej przerażającym zdaniem, jakie kiedykolwiek usłyszysz, jest: Bóg jest dobry. Bóg jest całkowicie prawy, święty, sprawiedliwy i kochający. Chociaż brzmi to jak dobra wiadomość, to jeśli głębiej się nad tym zastanowimy, wcale nią dla nas nie jest. Ponieważ Bóg jest dobry, to kocha wszystko, co dobre. Uprzejmość, hojność, miłość, wierność, cierpliwość, łaskę, miłosierdzie, dobroczynność, łagodność, współczucie, uczciwość. Ponieważ Bóg kocha wszystko, co dobre, to z konieczności nienawidzi wszystkiego, co dobrym nie jest. Okrucieństwa, morderstw, kradzieży, przemocy, nienawiści, kłamstwa, chciwości,
zastraszania, niemoralności, niesprawiedliwego gniewu. Bóg nie ustanowił standardu dobra i zła. On jest standardem dobra i zła. Moralność nie ewoluowała. Istnieje, ponieważ Bóg jest moralny, a nasz programista na stałe zaprogramował nas swoim kodem moralnym. Mamy na to nazwę – sumienie. To wyjaśnia, dlaczego ty i ja czujemy się winni, gdy robimy coś niewłaściwego. To również wyjaśnia, dlaczego ty i ja intuicyjnie lękamy się śmierci. Wyczuwamy, że coś złego może się zdarzyć po drugiej stronie. Jest ku temu powód. Ponieważ podstawą tronu Bożego jest prawość i sprawiedliwość, Bóg nie może i nie pozwoli, żeby nieprawe czyny pozostały bezkarne. Mamy sale sądowe, ponieważ Bóg pewnego dnia będzie sądził każdego człowieka, jaki kiedykolwiek żył. Mamy sędziów, ponieważ Bóg jest najwyższą sprawiedliwością Sądu Najwyższego. Mamy więzienia, ponieważ Bóg ma wieczne więzienia przygotowane dla przestępców. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. W przeciwieństwie do ziemskich sądów, w których sprytni prawnicy mogą manipulować prawem, Bóg nie da się oszukać. Nie będzie zgubionych dowodów, krzywoprzysięstwa i zamieszania. Każda brudna fantazja zostanie odsunięta. Każda podła myśl zostanie ujawniona. Każdy czyn popełniony w ciemności zostanie wyniesiony na światło dzienne. Każde naruszenie doskonałego, świętego prawa Bożego będzie osądzone zgodnie z tym, czym jest – grzechem. Chociaż może to sprawić, że poczujesz się nieswojo, to jednak czy nie lepiej zbadać siebie dzisiaj, niż czekać, aż będzie za późno, aby cokolwiek zmienić? Chodźmy więc do sali sądowej Bożej Sprawiedliwości i zobaczmy, jak sobie poradzisz. Sala sądowa. Wyobraź sobie, że stoisz przed swoim Stwórcą. Ten, który słowem powołał wszechświat do istnienia, otwiera księgi na stronach, które noszą twoje imię. Twoja historia łamania prawa jest opisana w najdrobniejszych szczegółach. Pozwól, że otworzę księgi dotyczące tylko 5 praw Bożych. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów przede mną. Słusznie jest, aby nasze największe uczucia kierowały się ku temu, który nas stworzył. Kiedy kochamy cokolwiek bardziej niż Boga, nawet dobre rzeczy, te przedmioty w rzeczywistości stają się naszymi bożkami. Czy powinniśmy kochać naszego małżonka i dzieci? Tak. Czy możemy cieszyć się dobrym posiłkiem lub ładnym domem? Oczywiście. Ale kiedy kochamy dary bardziej niż dawcę, to naruszyliśmy to przykazanie. Czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że nasza największa miłość zawsze była skierowana ku Bogu, który nas stworzył? Trzecie przykazanie. Nie będziesz brał imienia Pana, twego Boga, nadaremnie. Czy kiedykolwiek używałeś imienia Boga nonszalancko, jako przerywnik w rozmowie? Czy zamiast 5-literowego, plugawego słowa użyłeś świętego imienia Boga, żeby przeklnąć lub wyrazić obrzydzenie? Czy można się dziwić, że Bóg mówi: Pan nie zostawi bez kary tego, który bierze Jego imię nadaremnie? Piąte przykazanie. Czci swego ojca i swoją matkę. Czy zawsze z radością słuchałeś i szanowałeś swoich rodziców? Czy kiedykolwiek byłeś nieposłuszny lub okazałeś im lekceważenie? Ty i ja nie różniliśmy się niczym od małych dzieci potworów, które widzimy na placu zabaw przy McDonaldzie. Każda osoba na ziemi złamała to prawo, łącznie z tobą. Szóste przykazanie. Nie będziesz zabijał.
Niewątpliwie myślisz, że tutaj jesteś bezpieczny. Ale Jezus powiedział, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Biblia mówi, że każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą. Ile razy wyzwałeś swoje rodzeństwo? Czy zdarzyło ci się być złym na innego kierowcę? Czy kiedykolwiek plotkowałeś i kwestionowałeś reputację innej osoby? W takich momentach Bóg postrzega cię jako człowieka o sercu mordercy, ponieważ widzi więcej niż nasze czyny. On widzi nasze myśli. Siódme przykazanie. Nie będziesz cudzołożył. Być może odczuwasz ulgę, że nigdy nie miałeś romansu. Wysłuchaj uważnie te słowa Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz cudzołożył, lecz ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Ile miałeś myśli seksualnych, o których wolałbyś, aby twoja mama się nigdy nie dowiedziała? Ile razy oglądałeś pornografię? Bóg zapisał każdą grzeszną, seksualną myśl, jakąkolwiek miałeś. Jak ci poszło? To tylko 5 z 10 przykazań. Jeśli złamałeś którekolwiek z praw Bożych, jesteś taki jak reszta z nas. Grzesznik, który zbuntował się przeciwko suwerennemu królowi stworzenia. Czujemy się winni, ponieważ jesteśmy winni. Czujemy wstyd, ponieważ zrobiliśmy haniebne rzeczy. Boimy się umrzeć, ponieważ nasze sumienie mówi nam, że nie jesteśmy w dobrych stosunkach z naszym Stwórcą. Kiedy sporządzimy spis naszych naruszeń prawa Bożego, widzimy, że mamy pełen magazyn grzechów. Nasz dzień w sądzie zapowiada się raczej ponuro. Rozdział 2. Sprzeciw. Oto stoisz przed Bogiem, bez tych, których kochasz, bez prawnika i bez wymówek. Wszechwiedzący sędzia świata nie tylko słyszał o dowodach twoich zbrodni, on jest naocznym świadkiem twojego łamania prawa. Ty i ja jesteśmy winni bez cienia wątpliwości. Król królów ma zamiar uderzyć młotkiem swojej sprawiedliwości i wydać wyrok. Jeśli jesteś winny, zostaniesz wysłany na wieczność do więzienia Boga, bardzo realnego miejsca zwanego piekłem. Twój los zostanie rozstrzygnięty i nie będzie możliwości odwołań. Kiedy Bóg przygotowuje się do wydania wiecznego werdyktu w twojej sprawie, odczuwasz rozpaczliwą potrzebę bronienia się. Sprzeciw, wysoki sądzie, nie wiedziałem, że ty istniejesz. Bóg dał jasno do zrozumienia, że istnieje. Każdy człowiek intuicyjnie wie, że istnieje życie pozagrobowe. Bóg zaprogramował ludzi, aby z natury wiedzieli, że On istnieje. Tworząc wszechświat, Bóg uczynił swoją obecność bezsprzecznie oczywistą. Bóg dał nam sumienie, abyśmy wiedzieli, że zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Stwórcy. Kiedy twierdzimy, że Bóg nie istnieje, po prostu tłumimy oczywistą prawdę, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Sprzeciw został odrzucony. Sprzeciw, wysoki sądzie, nie jestem taki zły jak inni ludzie. Michael Ross, znany jako przydrożny dusiciel w latach 1981 do 1984, zgwałcił i zamordował 8 młodych kobiet. W wywiadzie przed egzekucją w 2005 roku powiedział: nawiasem mówiąc, nie jestem wielkim seryjnym mordercą. 8 osób to nic. Jest wielu gorszych facetów, z którymi możesz się spotkać. Innymi słowy, jeśli myślisz, że jestem złym mordercą, to jest wielu innych seryjnych morderców, którzy są gorsi ode mnie.
Podobnie jak Michael Ross, oszukujemy samych siebie, myśląc, że wszystko jest w porządku, ponieważ nie jesteśmy tak źli jak inni ludzie. Dlatego Biblia mówi: najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne, któż zdoła je poznać. Myślisz, że nie jesteś tak zły jak ktoś uzależniony od kokainy. On myśli, że jest lepszy niż jego dealer. Dealer myśli, że jest lepszy niż gwałciciel. Gwałciciel uważa, że nie jest tak zły jak Charles Manson. Charles Manson uważa, że nie jest lepszy niż Genghis Khan. Niestety standard, według którego zostaniemy osądzeni, jest świętym standardem Boga, a nie naszym własnym. Wyobraź sobie człowieka, który sprzeniewierzył 2 miliony dolarów, mówiąc do sędziego: Wysoki sądzie, wiem, że ukradłem te 2 miliony, ale Bernie Madoff sprzeniewierzył 65 miliardów dolarów. A teraz wyobraź sobie, że sędzia powiedziałby: Nigdy o tym nie pomyślałem. Możesz odejść wolny, jeśli uważasz, że jest to zbyt niedorzeczne, aby mogło być prawdziwe. To masz rację. Twój sprzeciw został odrzucony i Bóg jest gotowy skazać cię już teraz. Sprzeciw, wysoki sądzie. Zrobiłem dobre rzeczy. Nie jesteś pierwszą osobą, która uważa, że twoje dobre uczynki przeważają nad złymi. Ale nie chodzi o to, czy przestępca zrobił coś dobrego. Chodzi o to, czy złamał prawo. Gdyby twój syn uderzył siostrę w oko, czy puściłbyś go bez upomnienia? Bo tego ranka pościelił swoje łóżko? Jego dobre uczynki nie równoważą jego zbrodni. Wyobraź sobie kryminalistę, który powiedział: Sędzio, zamordowałem swoją żonę, ale umyłem szyby w twoim samochodzie podczas drogi do sądu. To nie ma nic wspólnego z jego zbrodnią. Dobry sędzia nie tylko wzgardzi przekupstwem przestępcy, ale także poczuje się urażony, tak jak Bóg. Bóg odrzuca twój sprzeciw. Już teraz gotowy jest wydać swój werdykt. Sprzeciw, wysoki sądzie. Pozwól mi odejść, bo jesteś dobry. Powiedzmy, że twój sąsiad popełnił straszne zbrodnie. Stanął przed sądem i błagał: Sędzio, wiem, że jestem winny, ale myślę, że jesteś naprawdę dobrym człowiekiem i powinieneś pominąć moje przewinienia. Sędzia powiedziałby: Naprawdę jestem dobry i właśnie dlatego muszę cię ukarać za twoje zbrodnie. Ponieważ jestem dobrym, dam ci dokładnie to, na co zasługujesz. Sprzeciw, wysoki sądzie. Nie popełniłem wielu grzechów. Wystarczy jeden przestępczy czyn, aby uczynić osobę przestępcą. Wystarczy jedno pogwałcenie przykazań Bożych, aby zostać uznanym za osobę łamiącą prawo. Ale naprawdę mówiąc, kto z nas może powiedzieć, że nie popełnił tony grzechów? Czy możemy założyć, że popełniłeś co najmniej 3 grzechy dziennie, odkąd byłeś na tyle dorosły, aby wiedzieć, czym jest grzech? Powiedzmy, że w wieku 15 lat. Wykonajmy kilka obliczeń. W wieku 20 lat miałbyś już 5475 grzechów. W wieku 30 lat już 16425. W wieku 40 lat 27375. W wieku 50 lat miałbyś już aż 38325 grzechów. W wieku 60 lat już prawie 50000 grzechów. A w wieku 70 lat ponad 60000 grzechów. Jak widzisz, popełniłeś oszałamiającą liczbę zbrodni przeciwko Bogu. Gdyby Bóg wypuścił na wolność przestępcę takiego jak ty, nie byłby wcale dobry. Byłby zły, a nie jest. Sprzeciw, wysoki sądzie. Nie popełniłem żadnych wielkich grzechów, takich jak gwałt czy morderstwo.
Chociaż może tak być, to jednak tym, co sprawia, że nasze małe grzechy są potępione, nie jest natura grzechu jako takiego, ale to, przeciwko komu grzech został popełniony. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli okłamię nastoletniego syna, to nic mi się nie stanie. Jeśli okłamię żonę, to śpię na kanapie. Jeśli okłamię szefa, to zostanę zwolniony. Jeśli okłamię rząd, to pójdę do więzienia. To samo przestępstwo, a inna kara. Czemu? Z powodu tego, przeciwko komu popełniłem przestępstwo. Możesz myśleć, że popełniłeś małe grzechy, ale te drobne wykroczenia zostały popełnione przeciwko doskonałemu, świętemu i prawemu Bogu. Twój sprzeciw nie przekonuje obrażonego bóstwa. Sprzeciw, wysoki sądzie. Wieczność w piekle jest nieracjonalna. Dla każdego oprócz nas samych jest oczywiste, że wieczność w piekle to właściwy wyrok dla osób łamiących prawo. Pewien kaznodzieja powiedział kiedyś: w chwili, gdy zrobisz pierwszy krok przez bramy piekielne, jedyne co usłyszysz, to całe stworzenie wstające, oklaskujące i wychwalające Boga za to, że pozbył się ciebie z ziemi. Oto jak bardzo nie jesteś dobry. Ty i ja umniejszamy nasze grzechy, ponieważ nie możemy wyraźnie zobaczyć samych siebie. Jesteśmy tak uwikłani w grzech, że nie zdajemy sobie sprawy, jak niegodziwi jesteśmy. Bezgrzeszny Stwórca jest tym, który najlepiej potrafi określić karę dla winnych przestępców. Przestępcy nie są w stanie zrobić tego dla samych siebie. Bóg nie tylko postrzega grzech jako niezmiernie grzeszny, ale jest on tym, przeciwko któremu przede wszystkim popełnia się każde wykroczenie. Jeśli ktoś miałby gniewać się z powodu grzechu, to na pewno sam Bóg. I tak właśnie jest. Ten gniew będzie trwał wieczność. Sprzeciw, wysoki sądzie. Jesteś zbyt kochający, by wysłać mnie do piekła. Wyobraź sobie syna, który złamał wiele praw i znalazł się na sali sądowej swojego ojca, sędziego. Jak byś się czuł, gdyby sędzia odrzucił sprawę swojego winnego syna, ponieważ dziecko błagało: tatusiu, jeśli mnie kochasz, pozwól mi odejść. Być może gdyby ojciec je uwolnił, byłoby to okazanie miłości dziecku, ale byłby to brak miłości wobec wszystkich innych. Boża świętość wymaga, aby sprawiedliwość została wymierzona i jest to najbardziej miłosierna rzecz, jaką on może zrobić. Nie masz wymówek i obiekcji. Jest jedno słowo, którego nie chcesz słyszeć z ławy sędziowskiej Boga. Winny. Ale to jest dokładnie to, co Bóg powie wszystkim kryminalistom z kartoteką w ręku. Jeśli myślisz, że próbuję cię przestraszyć, cóż, masz rację. Mój przyjacielu, powinieneś się bać. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Kiedy Bóg podejmie nieodwołalną decyzję i uderzy swym młotkiem sprawiedliwości, twój wieczny los zostanie przypieczętowany. Czy nie lepiej wiedzieć, jaki będzie werdykt dla ciebie, zanim będzie za późno? Jeśli Bóg uzna cię za winnego, a on to zrobi, zostaniesz natychmiast przeniesiony do wiecznego więzienia Boga, do piekła. To jest twoje ostateczne miejsce odpoczynku, ale nie będzie odpoczynku. Sprawiedliwy, święty, płonący gniew Boży będzie spoczywał na tobie przez całą wieczność. Twój pierwszy dzień obejmuje płacz, zgrzytanie zębami i mękę. Twój 10-tysięczny dzień nie różni się od pierwszego. Twoje cierpienie nigdy nie zmniejszy intensywności. Oddałbyś wszystko za kroplę wody lub promień słońca, ale to nigdy nie nadejdzie. Nigdy. Nie znajdziesz pocieszenia w otoczeniu przyjaciół. Piekło nie będzie wieczną imprezą. Będzie to wieczna kara. A tym, którzy wymierzą karę, będzie ten, przeciwko któremu popełniłeś wszystkie swoje zbrodnie. Sam Bóg, Bóg sprawiedliwy, sędzia całego świata, będzie cię sądził, a on chce i może wylewać na ciebie swój gniew przez wieków wieki.
Domaga się tego jego świętość, prawość i miłość. Otrzymasz tylko ciągłą, nieubłagalną i intensywną niedolę, wieczną, świadomą mękę bez ulgi. Na zawsze otrzymasz sprawiedliwą odpłatę za nieprawe życie, które dobrowolnie i świadomie prowadziłeś. Czy jest jakaś nadzieja dla grzeszników takich jak ja i ty? Czy jest jakiś sposób, aby uciec od okropności piekła? Rozdział trzeci. Nie jest za późno. Jednym z najlepszych słów w Biblii jest lecz. Ty i ja jesteśmy przestępcami prawa, którzy zasłużyli na wieczny gniew Boży. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni, i razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Ratuje nas prosty spójnik, lecz Bóg jest miłością, jest bogaty w miłosierdzie i nie pragnie śmierci niegodziwców. Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi na całym świecie. To obejmuje również ciebie, ponieważ Bóg jest kochającym, łaskawym i miłosierny. Chce cię uchronić od kary, na którą zasługujesz. Zgrzyt. W tym scenariuszu jest ogromny zgrzyt. Jesteś winnym grzesznikiem i Bóg musi cię ukarać. Ale jest on również pełen miłosierdzia, łaski i serdeczności. Dlatego pragnie ci przebaczyć oraz ocalić cię. Gdyby jednak Bóg po prostu zignorował przypadki winnych przestępców, nie byłby sprawiedliwy. Jak więc Bóg może być sprawiedliwy i jednocześnie przebaczyć? Jest jedno słowo, które niweluje ten zgrzyt. Ewangelia. Ewangelia jest tak prosta. Złamałeś prawo Boże, ale Jezus Chrystus zapłacił za ciebie grzywnę. Twoja sprawa sądowa może zostać oddalona, ponieważ Jezus Chrystus spłacił twój dług wobec sprawiedliwości. Ty, winny przestępca, możesz wyjść na wolność, ponieważ sędzia akceptuje zapłatę śmierci Jezusa Chrystusa w twoim imieniu. Dlatego Ewangelia nazywana jest dobrą wiadomością. W rzeczywistości jest to najlepsza wiadomość w historii. Nasz największy problem, stawienie czoła Bogu w dniu sądu, jest rozwiązany. Winni przestępcy mogą zostać wykreśleni z rejestru karnego. Ale, aby tak się stało, sprawiedliwość musi się wypełnić. Biblia naucza, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Aby grzechy zostały przebaczone, musi zostać przelana krew. Twoja lub kogoś innego. Mógłbyś umrzeć 1000 razy i dalej nie zapłaciłbyś nawet za jeden grzech, ponieważ jesteś grzeszną istotą ludzką. Także ofiara ze zwierząt nie może spłacić twojego długu, ponieważ grzechy nie mogą być przebaczone na podstawie ofiary niższej kategorii. Potrzebujesz doskonałego, bezgrzesznego ludzkiego przedstawiciela. Jednocześnie, ponieważ twoje grzechy zostały popełnione przeciwko Bogu, potrzebujesz również boskiego przedstawiciela. Innym słowy, potrzebujesz Boga człowieka, który zapłaci za twoje zbrodnie przeciwko Bogu. Tym właśnie jest Jezus Chrystus, Bogiem człowiekiem, który działa jako twój przedstawiciel, będący w stanie złożyć boską ofiarę, aby zaspokoić gniew Boży. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ziemię z misją ratunkową, aby odszukać i uratować zagubionych ludzi. Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy, przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem, prowadził doskonałe życie i umarł brutalną śmiercią, aby twoje grzechy zostały przebaczone. Tylko ofiara Boga człowieka, Jezusa Chrystusa,
jest wystarczająca, aby uchronić cię przed gniewem samego Boga. Tylko śmierć Boga Syna może zaspokoić gniew Boga Ojca. Jezus musiał się stać człowiekiem, aby reprezentować ludzkość. Jezus musiał być człowiekiem, aby zapłacić karę za twoje nieskończenie grzeszne czyny przeciwko nieskończenie świętemu Bogu. Ze względu na swoją wielką miłość, Bóg Ojciec posłał Boga Syna, aby zapłacił karę za twoje i moje grzechy. Jezus Chrystus przyjął pełną furię gniewu Bożego na krzyżu, żebyś mógł otrzymać przebaczenie i uwolnić się z niewoli grzechu. To nie mała cena do zapłacenia. Gorzej, niż możesz to sobie wyobrazić. Słusznie powiedziano, że śmierć przez ukrzyżowanie jest najbardziej makabryczną formą egzekucji, jaką kiedykolwiek wymyślono. Jezus został rozebrany do naga i wyszydzony przez rzymskich żołnierzy. Jezus był bity, aż jego twarz stała się nie do poznania. Głowa Jezusa została rozbita wielokrotnymi uderzeniami drewnianego kija. Jezusa chłostano skórzanymi pasami, w które wpleciono ceramikę, gwoździe i potłuczone szkło. Dłonie i stopy Jezusa zostały przebite dużymi metalowymi gwoździami. Jezus udusił się, wisząc na krzyżu. Spójrz na Jezusa, diament nieba, pobitego na miazgę. Zobacz krew spływającą po jego poszarpanym ciele. Usłysz, jak wzdycha, gdy wisi na krzyżu z gwoździami przybijającymi jego ręce i stopy. Jeśli wieczność w piekle brzmi okropnie, wyobraź sobie agonię, której doświadczył Jezus, gdy Bóg zrzucił grzech świata na swojego Syna, za każdego, ktokolwiek uwierzy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Dylemat został rozwiązany. Bóg może teraz być sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tych, którzy zgrzeszyli przeciwko Niemu. Dzięki Jezusowi Boże atrybuty miłosierdzia i sprawiedliwości mogą współistnieć bez kompromisów. Ale poczekaj, dobre wieści stają się coraz lepsze. Łaska jest jeszcze bardziej niesamowita. Przez swoją śmierć Jezus poniósł naszą karę dla przebaczenia grzechów. Ale ten czyn jedynie usuwa nasz dług za grzech. Nadal nie mamy nic, co mogłoby nas polecić Bogu. Potrzebujemy czegoś więcej niż przebaczenia. Potrzebujemy sprawiedliwości. Jezus zapewnia również to. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Śmierć Jezusa na krzyżu spłaca twój dług za grzech. Jego doskonałe, bezgrzeszne życie zapewnia ci status sprawiedliwego przed Bogiem. Jezus biernie oddał swoje życie, ale jednocześnie czynnie prowadził dla nas życie doskonałe. Nigdy nie zgrzeszył. Doskonale przestrzegał każdego z przykazań Bożych i zgromadził góry sprawiedliwości. Ta dobroć zostanie przypisana do twojego konta, abyś mógł być sprawiedliwy w oczach Boga. Zamiast być postrzegany jako winny, haniebny przestępca, możesz być widziany jako obywatel wieczności. Dajesz Jezusowi swoją kartotekę. On daje ci swoje CV. Dajesz Jezusowi swoje zło. Jezus daje ci swoją dobroć. Dajesz Jezusowi swój ogromny dług za grzech. Jezus daje ci swoją nieskończoną sprawiedliwość. To się nazywa wspaniała wymiana. Korzyści płynące z krzyża są nieskończone. Bóg nas usprawiedliwia, ogłaszając, że jesteśmy niewinni. Bóg nas odkupuje, wykupując nas z niewoli grzechu i diabła.
Bóg przebacza wszystkie nasze grzechy, przeszłe, obecne i przyszłe. Bóg oczyszcza nas i usuwa plamę grzechu oraz czyni nas sprawiedliwymi. Bóg wprowadza nas do swojej rodziny jako ukochane dzieci. Bóg uświęca nas i daje nam swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej świętymi, oddzielonymi dla Jego specjalnych celów. Bóg daje nam życie wieczne i czyni nas dziedzicami z wiecznym dziedzictwem. Bóg ogłasza nas świętymi, przygotowuje nam miejsce i pozwala nam królować z Nim na zawsze. Wszystko to jest dla Ciebie dostępne dzięki niesamowitemu dziełu Jezusa Chrystusa. Świętujemy wyleczenie choroby, ponieważ Jezus zapełnił lekarstwo na chorobę zwaną grzechem. Uwielbiamy historię o pojednaniu, ponieważ Jezus umożliwił nam przywrócenie właściwej relacji z naszym Bogiem. Tego wszystkiego dokonał dla Ciebie Ten, który Cię kocha, Pan Jezus Chrystus. To jest cel Twojego istnienia, być uratowanym przez Króla Jezusa. Zostałeś stworzony przez Boga, dla Boga, aby poznać Boga i cieszyć się Bogiem na zawsze. Dlatego tu jesteś. Jesteś częścią Bożej kosmicznej historii odkupienia. Uwielbiamy opowieść o bohaterach, ponieważ Jezus jest największym bohaterem wszechczasów. Uwielbiamy opowieści o wybawieniu, ponieważ Jezus jest najbardziej niesamowitym wybawcą w historii. Kochamy opowieści o odkupieniu, ponieważ Jezus jest największym odkupicielem w historii. Całkowite przebaczenie jest teraz dostępne. Wszystkie Twoje grzechy, przeszłe, obecne i przyszłe, mogą zostać wybaczone, ale musi mieć miejsce transakcja prawna. Sprawiedliwość Jezusa musi zostać przepisana na Twoje konto. Jak to się dzieje? Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Bóg chce zbawić, a nie potępić. Bóg nie chce wysłać Cię do piekła. On okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Bóg rzeczywiście posyła grzeszników do piekła, ale to jest Jego szczególna praca. Bóg woli ratować grzeszników, a nie ich potępiać. Będzie wypędzał ludzi do piekła, ponieważ musi, ale to nie jest coś, co sprawia mu przyjemność. Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego? Mówi Pan Bóg. Ani raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył. Bóg jest dobrym Bogiem. Jest ratującym Bogiem. Jest kochającym Bogiem. Bóg jest na tyle potężny, że może przebaczyć takiemu grzesznikowi jak ty i przemienić cię na obraz swojego niesamowitego Syna Jezusa Chrystusa. Twój Bóg jest gotowy, aby cię zbawić. Jezus obiecuje, że jeśli przyjdziesz do Niego na Jego warunkach, na pewno Cię nie odrzuci. Pytanie brzmi, jakie są Jego warunki? Rozdział 4. Boże warunki. Co należy zrobić, aby otrzymać przebaczenie i prawość, które Bóg oferuje za darmo? Winni przestępcy nie dyktują warunków swojego uwolnienia. Bóg to robi. Biblia uczy, że musisz przyjść do Boga z właściwą wiedzą, właściwymi motywacjami i właściwą odpowiedzią. Inaczej nie zostaniesz zbawiony. Musisz mieć odpowiednią wiedzę. Musisz właściwie zrozumieć Boga i siebie. Co dokładnie musisz zrozumieć? Bóg jest trójjedyny.
Ojciec, Syn i Duch Święty, który stworzył świat i wszystko na nim, łącznie z Tobą, jesteś Jego własnością. Bóg człowiek, Jezus Chrystus, narodził się z dziewicy. Doskonale przestrzegał prawa i umarł okropną śmiercią jako zapłata za Twoje grzechy. Jezus powstał z martwych i wstąpił do nieba, gdzie siedzi po prawicy Ojca. Jesteś grzeszny z natury i złamałeś Jego prawa. Słusznie zasługujesz na Jego doczesną i wieczną karę. Dzięki odkupieńczemu dziełu Jezusa możesz otrzymać przebaczenie i być uczynionym białym jak śnieg. Ale sama wiedza nie wystarczy, aby Cię uratować. Musisz mieć odpowiednie motywacje. Nie powinieneś zostać chrześcijaninem, ponieważ pragniesz dobrodziejstw wiary, radości, pokoju, komfortu, życia wiecznego. Pokutuj i zaufaj Jezusowi, bo On jest źródłem wszystkich dobrych rzeczy. Jeśli przyjdziesz szukać darów, a nie dawcy, nie otrzymasz żadnego. Nie powinieneś iść za Jezusem nawet dlatego, że boisz się piekła. Powinieneś iść za Jezusem, ponieważ On był tak łaskawy, że wybawił cię od piekła. Podążaj za Jezusem, ponieważ jest Bogiem i jest dobry, bardzo dobry. Musisz mieć właściwą odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź na szokującą wiadomość, że Jezus zbawia grzeszników, to pokuta i wiara. Odpowiedź numer 1. Pokuta. Wyobraź sobie, że ty i ja jesteśmy w Polsce w grudniu i decydujemy się pojechać do Włoch, ponieważ tam jest cieplej. Zgłaszam się na ochotnika do prowadzenia samochodu, twierdząc, że wiem, jak tam dojechać. Wskakujemy do samochodu i jedziemy przez 12 godzin, aż zaczynasz wyczuwać, że coś jest nie tak. Twoje podejrzenia potwierdzają się, gdy widzisz sosny, śnieg i tabliczkę z napisem Finlandia, 300 km. Najwyraźniej jedziemy w złym kierunku. Co chciałbyś, żebym zrobił? Pokazując mi dowody mojej winy, niewątpliwie chcesz, żebym się z Tobą zgodził. Masz rację, a ja się mylę. Oczywiście nie chcesz, żebym się z Tobą zgodził i nadal zmierzał w złym kierunku. Chcesz, żebym się zatrzymał. Teraz, gdy bezpiecznie zjechaliśmy z drogi, chciałbyś, abym Cię serdecznie przeprosił. Siedzenie na poboczu drogi nie jest tym, czego oczekujesz, więc podejrzewam, że chcesz, żebym zawrócił. Teraz, gdy widzimy właściwy kierunek, nie chcesz, żebym tak po prostu siedział. Chcesz, żebym ruszył do celu. Chcesz, żebym jechał, aż dotrzemy do Włoch. To jest prawdziwa biblijna pokuta. Kiedy ktoś grzeszy przeciwko Tobie, oczekujesz nie mniej niż tych 6 rzeczy. Tak samo Bóg. Oto jak Charles Spurgeon zdefiniował pokutę. Pokuta, aby była prawdziwa, musi być całkowita. Ilu powie: Panie, oddam ten grzech i ten drugi, ale mam pewne ulubione pożądliwości, których muszę się trzymać. O przyjacielu, w imieniu Boga powiem Ci, że to nie rezygnacja z jednego grzechu, ani 50 jest prawdziwą pokutą. Pokutą jest poważne wyrzeczenie się każdego grzechu. Jeśli ukrywasz w swoim sercu jedną z tych przeklętych żmij, to Twoja skrucha jest niczym innym, jak tylko pozorem. Jeśli oddajesz się tylko jednej żądzy, a zrezygnujesz z każdej innej, to ta jedna pożądliwość, jak jeden wyciek na statku, zatopi Twoją duszę. Nie wystarczy po prostu zrezygnować z zewnętrznych grzechów. Nie wystarczy po prostu zrezygnować z najbardziej niegodziwego grzechu codziennego życia. Wszystko albo nic. Tego żąda Bóg. Musisz porzucić wszelki grzech, bo inaczej nigdy nie będziesz mieć Chrystusa. Trzeba wyrzec się wszelkiego zła. W przeciwnym razie bramy niebios muszą zostać zamknięte, aby trzymać się z dala na zawsze. Pamiętajmy więc, że aby pokuta była szczera, musi być całkowitą skruchą. Pomyśl o tym w ten sposób. Wracasz do domu i wchodzisz przez frontowe drzwi, z teczką i torbą, z zakupami. Gdy twoje dziecko biegnie do ciebie, z okrzykiem z radości,
Upuszczasz teczkę i zakupy, aby objąć ramiona coś znacznie lepszego. Swoje dziecko. To jest pokuta. Rzucasz swoje grzechy, aby otrzymać najlepszą rzecz, jaka istnieje. Jezusa Chrystusa. W pokucie nie chodzi o doskonałość. Pokuta oznacza podążanie w nowym kierunku. Chociaż będziesz popełniać grzechy jako chrześcijanin, nie będziesz grzeszyć z radością. Radośnie odrzucisz swoje grzechy z wdzięczności wobec tego, który umarł jako zapłata za nie. Odpowiedź numer 2. Wiara. Wiara oznacza, że ufasz Jezusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi. Musisz wierzyć, że jest On tym, za kogo się podaje, że naprawdę cierpiał, umarł i powstał z grobu. Musisz pokładać całą swoją nadzieję tylko w Jezusie Chrystusie, aby osiągnąć zbawienie. Musisz ufać Jezusowi tak, jak ufasz spadochronowi. Gdyby twój samolot miał się rozbić, to nie tylko przyznałbyś, że spadochron może cię uratować, założyłbyś go. Musisz przeoblec Pana Jezusa Chrystusa, jakby od tego zależało twoje życie, ponieważ tak właśnie jest. Musisz zaprzeczyć istnieniu jakiegokolwiek innego bóstwa lub systemu religijnego, tak jakby Jezus był jedynym, prawdziwym i żywym Bogiem, który wymaga wyłącznego posłuszeństwa i zaufania. Tak właśnie jest. Największe pytanie. Pozostaje tylko jedno pytanie. Jest to największe pytanie, nad jakim musisz się zastanowić. Co zrobisz z Jezusem Chrystusem i Jego ofertą zbawienia? Rozdział 5. Śpiesz się. Kiedy Jezus przybył na tę planetę po raz pierwszy, był barankiem Bożym, który chętnie dał się prowadzić na rzeź. Następnym razem powróci jako wojownik. Przygotuj się na wgląd w ostatnie dni Ziemi, kiedy potulny i łagodny Jezus wyrusza na wojnę. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże, a wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. Z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Jest powód, dla którego jesteśmy tak zakochani w apokaliptycznych filmach. Są odległym echem prawdziwej apokalipsy. Kiedy Jezus powróci, zniszczy ziemię ogniem i osądzi wszystkie narody, to będzie straszny dzień. A królowie ziemscy i możnowładcy i bogacze, wodzowie i mocarze i każdy niewolnik, każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. I któż może się ostać? Nikt nie będzie mógł znieść strasznego dnia pańskiego, ale nie musisz go znosić. Jezus powiedział: oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. Czy zważasz na to ostrzeżenie? Czy Jezus cię zmiażdży, czy też zostaniesz w nim ukryty i uciekniesz przed tym strasznym dniem? Jezus składa ci ofertę, której naprawdę nie powinieneś odrzucać. Nawróć się i ufaj Jezusowi Chrystusowi, a On nie pójdzie na wojnę przeciwko tobie. On cię zbawi do końca. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Bóg zbawi nawet ciebie. Jeśli myślisz, że jesteś poza zasięgiem Bożej łaski, to się mylisz. Bóg nie zbawia dobrych ludzi. Bóg zbawia złych ludzi. Właściwie uwielbia
ratować tych najbrudniejszych, najbardziej przerażających i nikczemnych. Jeśli jesteś jednym z nich, on zbawi nawet ciebie. Czy jesteś cudzołożnikiem? Uciekaj do Zbawiciela. Czy jesteś uzależniony od pornografii? Zatem biegnij do Jezusa. Czy jesteś przestępcą? Pozwól Zbawicielowi cię oczyścić. Czy jesteś pijakiem? Padnij do stóp swojego Odkupiciela. Łaska Jezusa Chrystusa jest nie do pojęcia. Jest gotów uratować najgorszych z najgorszych. Ty i ja nie zbawilibyśmy ludzi, których ratuje Jezus. Czy jesteś przestępcą seksualnym? Jezus umarł za ciebie. Czy jesteś pedofilem? On uczyni cię białym jak śnieg. Czy jesteś kobietą, która dokonała aborcji dziecka? Bóg da ci miłosierdzie. Im gorszy jesteś, tym więcej chwały on otrzymuje za uratowanie takiej plugawej osoby jak ty. Przyjdź do niego, brudny człowieku. On cię oczyści. Nie czekaj, próbując oczyścić siebie samego. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz nic zrobić, żeby poprawić swoją pozycję przed Bogiem. Przyjdź taki, jaki jesteś. Przyjdź teraz. Przyjdź, grzeszniku, biedny i potrzebujący, słaby i ranny, chory i obolały. Jezus jest gotów, aby cię zbawić, pełen litości, miłości i mocy. Nikt nigdy nie był dla ciebie życzliwszy. Twój Bóg stworzył cię, karmił, chronił, zaopatrywał, umarł za ciebie, a teraz chce ci przebaczyć. Jako Jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. Mówi bowiem Bóg: w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Król jest gotów ułaskawić. Sędzia jest skłonny oddalić twoją sprawę. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego nie chcesz, aby usunięto twoją winę i wstyd? Dlaczego nie chciałbyś być kochany największą miłością, jaka istnieje? Dlaczego nie chcesz, aby twoje życie miało sens i było pełne radości? Ta oferta nie jest zbyt dobra, aby była prawdziwa. Ta oferta jest prawdziwa, jest dla ciebie, teraz, dzisiaj. Buntowniku, czas pokutować. Nadszedł czas, aby uciec się do swojego Stwórcy po miłosierdzie. On obiecuje, że cię nie odrzuci. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Możesz być we właściwej relacji z tym, który okazał swoją miłość, umierając za ciebie, nawet gdy grzeszyłeś. Wołaj teraz do Jezusa. On ma moc zbawić. Bóg nie tylko ci wybaczy, ale przyjmie cię jako swoje dziecko i stanie się twoim niebiańskim ojcem. Będzie cię kochał taką samą miłością, jaką darzył swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nigdy nie znałeś takiej miłości. Dołącz do rzeszy ludzi, którzy zostali obmyci, oczyszczeni i którym przemaczono. Dołącz do tłumów, które powinny być wrzucone do piekła, ale otrzymały niebo. Dołącz do milionów, które spędzą wieczność z Królem, który zginął za buntowników. Dziś jest dzień zbawienia. Nawet teraz wielu napływa do Królestwa. Pokutuj i zaufaj Jezusowi Chrystusowi dzisiaj, zanim uderzysz się w palec u nogi. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli chcesz porozmawiać, masz jakieś pytania lub wątpliwości, to zapraszamy cię do kontaktu. Wejdź na naszą stronę żyjeszttylkoraz.pl.